I to się myszki z tej strony Travel w kolejnym odcinku z Hearts of Iron 4 na modyfikacji The Great War Redux jako Imperium Osmańskie. Cieszę się dlatego, że udało nam się w ostatnim odcinku przebić to. Ale jeżeli chcielibyście zobaczyć, jak się przebijam przez waszego ulubionego moda, to napiszcie propozycję kampanii w kolejnej serii z Hearts of Iron 4. Nie wiem, jak to mi poszło, że tak ładnie to komponowałem, ale okej. Więc ostatni odcinku oczywiście się przebiliśmy. Zrobiliśmy bardzo ciekawy manewr, czyli wybudowaliśmy dywizję artylerii, które może nie są dobre same, ale są mega dobre, kiedy są wspomagają jakieś dywizje. Więc dosłownie możemy się przebić tak i próbujemy się teraz przebić tak. Na nasze nieszczęście nasz wróg aż taki nie jest dobry. Na nasze nieszczęście, dlatego że zazwyczaj kończy się tym, że mi się wydaje, że coś jest łatwe, co okazuje się, że nie jest takie łatwe i wtedy głupio się czuję. Ostatnio z Serbią tak samo było, więc nie jestem zbyt zadowolony. Powoli sobie to robimy, co w skrócie polega na tym, że po prostu uda nam się odbić nieco. Tutaj możemy tego gościa wziąć. Nikt się nie zorientuje, jak Turek do nich przyjedzie, że to jest szpieg. I no i czekamy. Udało nam się okrążyć ich stolicę. Na razie nie chcę jechać dalej tą dywizją, ale myślę, że możemy spróbować zaatakować tą tutaj dywizją. Możemy też spróbować wysłać jedną dywizję artylerii i wysłać ją tutaj. No, chyba się nam nie uda. Bardzo chętnie bym chciał, żeby tutaj się udało nam przebić, ale się nam nie udało. Dobra, nie przesuwajcie się na razie. W sumie możemy wysłać tutaj tą dywizję, bo nikt nie jest w stolicy. Tak, i właśnie przyjęliśmy Belgrad. To było łatwe. Dobra, teraz możemy usunąć ten... jak on się nazywa? Chory człowiek Europy. Chyba tak to było. Tutaj niestety część naszych dywizji kompletnie ma problemy z poruszaniem się. Więc musimy szybko tutaj powysłać jakieś dywizje. Okej, wyślijcie tutaj artylerię. Musimy już sobie teraz jakąś tą artylerią przyjechać, ponieważ mamy problemy z jej przemieszczaniem. Dobra, jeszcze trochę poczekamy, więc możemy tutaj alfabetyzację regionu. Okej, udało się nam tutaj przepchać. Więc w takim razie wysyłamy artylerię tutaj i spróbujemy coś osiągnąć. Możemy tutaj wysłać ją i tutaj przyatakować. Tak, i na razie naszej artylerii jeszcze nie ma. Musimy czekać, jak wejdzie. Okej. Tak, jak ona wchodzi, to trochę się zmienia, jeżeli chodzi o pole bitwy. Dobra, ale tak naprawdę wszystko to mamy, więc przechodzę do części drzewka, która moim po prostu guście jest najgorszą częścią z tego drzewka. Okej. Jak to wygląda? Mamy te dywizje, tylko one kompletnie nie mają organizacji, bo na tych terenach w ogóle nic nie ma. Ale jeżeli je wysilemy, to wtedy szybko im zdejmujemy organizację. Co było takim naszym głównym celem. A teraz możemy wysłać te dywizje tutaj. Okej. I wysyłamy ich. Musimy się przebić w sumie przez tą rzekę, ale nie wiem, czy się nam uda. To nie jest takie, że to jest odpowiednie miejsce do przebijania się, ale chyba się nam nie udało. Dobra, w takim razie wysilamy ich tutaj. Może się nam uda przebić przez to. Mhm.
A kiedy wyjdzie nasza artyleria? Czy artyleria w ogóle nie wyjdzie? Organizacja trochę słabo u niej jest. Ale jak to wygląda? Dobra, wystrzeliliśmy już tą artylerię, ale kompletnie nie zadziałało. Tak. Ważne jest, żebyśmy mieli jednak to jakieś organizacje oraz też mieli artylerię, bo tracimy jej mnóstwo. Okej. Okej, i też zrobiliśmy tą część szybko, którą chcieliśmy. Możemy zacząć tutaj przejmować powoli te terytoria. Jedną z części tego drzewka to jest po prostu, że możemy korować te terytoria. Super. Ale to, co chcemy też, to... Nie wiem, czy to przypadkiem nie usunie nam w ogóle tego. Nie wiem, jaki jest maksymalny poziom tych decyzji. Okej, na razie sobie spłacajmy dług. Serbia to już... się przybiliśmy. Serbia to już w sumie pada od dłuższego czasu, więc... że się wreszcie nam uda przebić. Jej. Może się nam uda tutaj jakoś złapać tę dywizję. No aż tak łatwo to się nie dają. Dobra. Gdzie jest nasza artyleria? Tutaj jest. Wyślemy ją w takim razie w to miejsce. I zajmiemy się tą jedną dywizją. Może się nam uda zdjąć. No, na razie to artyleria nie wchodzi do gry. Ale powinniśmy po pewnym czasie się zająć. Dobra. Pytanie jest takie, czy mam jakieś tutaj decyzje. Tak, tutaj możemy sobie usuwać te różne negatywne modifiery na tych terytoriach. Możemy też ulepszać, jeżeli chodzi o research speed teraz. Nawet podoba mi się to. Ale w międzyczasie na razie się tylko tym zajmijmy. Możemy sobie kolejny włączyć. Co tutaj mamy? Mamy kupno. To kupujemy artylerię, bo wiadomo, że teraz no i mnóstwo schodzi. Ale dlaczego ta artyleria w ogóle traci organizację zanim dołączy do bitwy, więc to jest najgorsze. No wejdź artylerią. Nie podoba mi się to, że kompletnie nam się artyleria nie wchodzi. Dobra, możemy coś teraz zrobić. Coś odblokowaliśmy niby. Jak na razie nic. Dobra, więc tak. Oprócz tego, że manpower mamy teraz na niskim poziomie, to kompletnie nic nie robimy. Dobra, w takim razie przejdziemy tutaj. Bo tutaj nic nie zrobimy. Jak widzę, jak się patrzę na to. I wysłaliśmy tą artylerię. Może się nam uda jakoś jej przebić. No w sumie nie wchodzi na razie do bitwy. Nie podoba mi się, że wysyłamy ich, a oni tak nic nie robią. Trochę to jest... Trochę to jednak jest demotywujące. Dobra. Więc teraz się zajmiemy o tym, czyli po prostu dosłownie dostajemy manpower z tych regionów. To jest w sumie dobra część tego drzewka, a reszta już nie. Czy artyleria może wreszcie wejść do bitwy? Ona kompletnie tylko stoi tu. Ma 0% szans, żeby w ogóle wejść do bitwy. Bijemy się o prowincje, które kompletnie
Wreszcie się nam udało tutaj wejść. Nie, dywizja postanowiły się zrezygnować z wejścia. O, weszliśmy. Dobra. W takim razie wszystkie tutaj. Całą artylerię wyślemy tutaj. Zaatakujemy stolicę, bo nic innego nie mamy do roboty. Że się nam uda przebić. Jest artyleria. Była przez chwilę. No, organizacja artylerii nie jest najlepsza, ale powiedzmy sobie szczerze, co innego niż artyleria. Ok, więc albo możemy przenieść Ormian, albo możemy zintegrować Ormian. Myślę, że obecnie tego nie zrobi. Może później. Dobra, lepszy karabin. Tak, mamy wielkie braki. Musimy się jakoś tym zająć. Więc po pierwsze kupmy karabiny. Tego jest najmniej. I teraz jest pytanie, czy artyleria w ogóle wejdzie. Chyba nie. Może to się nam uda przebić. Ale oczywiście bez artylerii. Po co my robiliśmy artylerię, jeżeli ona i tak nic nie robi? Dobra. Tutaj nieco z tym wyślemy. Trochę na manpoweru powróciło. Niektóre regiony jednak nie mają z tego... Tak, oni się trochę wkurzyli. Nie mają tego jakiegoś boosta takiego. Znaczy boosta korów. To już są nasze kory, tylko mają jakieś takiego, jakiś lekki debuff czy coś takiego. Okej. To możemy coś tutaj zrobić? Niby możemy. Strip Mount Lebanon Autonomy. Gdzie to jest? A, tutaj. Tak, możemy usunąć im. Raczej nie będą. Raczej się nie zdenerwują. Bo jakby inaczej. Raczej coś tutaj możemy zrobić. W sumie możemy trochę. Dosłownie tak mało ich zostało. Czy w ogóle nasz rozkaz ten działa, że tak powiem, kompletnie, ale to kompletnie nic nie działało z tego rozkazu. Gdzie jest nasza artyleria? Tutaj jest. Chyba się wycofała. Okej. Coś możemy tutaj zrobić. Jak z karabinami trochę słabo. Ale artylerii najmniej mamy. No i teraz to jest najgorsza część, że dosłownie mamy zbyt mało siły politycznej i ledwo co możemy robić. I właśnie to jest takie denerwujące. Czy się nam uda w ogóle podbić ten to terytorium? Tutaj to... Nie wiem, czy się nam w ogóle... uda jakoś tutaj przejść. To jest takie typowe terytorium, które kompletnie, ale to kompletnie nie sądzę, żebyśmy mogli jakoś podbić. Powoli niby podbijamy, ale tak bardzo powoli. Nasza artyleria nic nie robi. W ogóle tej artylerii prawie
Tak. No trochę musimy ją odesłać. Bo jej prawie już nie ma. Żeby ciężarówki zacząć budować. I poczekamy chwilę. No i musimy odbudować naszą artylerię. Prawie całą ją straciliśmy. Tutaj powoli możemy też robić. Możemy tutaj odzyskiwać kory. Na szczęście dzięki temu, że mamy tego Ataturka, to on w miarę nam może dawać te bonusy, ale pytanie, czy on musi być jako przywódca przypadkiem. O, Logistic Wizard. Nice. Okej. Więc myślę, że będziemy integrować. Bo dlaczego nie? No i... No i na razie sobie patrzę, które tutaj rzeczy wybrać. Sobie wybieram tutaj. No, nie powiem. Ta wojna bałkańska bardzo brutalna jest. Bardziej brutalna dla naszej artylerii. Dobra, dalej kupujemy. Jedyne, co możemy robić, kupować artylerię. Urde. Woli tutaj się tym zajmujemy, tylko że zanim się nam to uda wszystko ogarnąć, to trochę minie czasu. By dalej tutaj kontynuować. W głównej mierze chodzi o to, żebyśmy szukali tych regionów, gdzie możemy dostać korów, żeby jednak trochę z tego zleciało. Możemy też zacząć produkować mega dużo fabryk. Wreszcie. Po takim długim czasie możemy wreszcie mieć jakąś nawet w miarę spoko produkcję. Nie mamy karabinów. Ale tutaj nie musimy mieć, żeby to przyjąć. Dobra, jak tutaj wygląda? No powoli zlatuje. Jeszcze sporo czasu minie i sobie uda nam się jakąś dobrą armię ogarnąć. Dobra, czy coś tutaj jeszcze możemy? Tak, tutaj możemy wziąć. W ogóle wojny jeszcze nie ma. Ustawimy historyczne. Nie cierpię, kiedy tak się ustawiam, żeby coś było ciekawego, a koniec końców tak nie ma. Tutaj możemy wziąć. To chyba już nie ma znaczenia. Jeżeli już więcej nic nie zrobimy, to nie wiem, dlaczego mamy wydawać hajs. Czy coś tutaj jest takiego, co możemy dostać kory? No takie typowe, że a dajcie nam tutaj jakieś rzeczy, to nie ma jakiegoś znaczenia dla mnie. Tutaj możemy to wziąć. Chociaż to nie ma znaczenia. Ale ciągle bijemy się o tych, a i tak nic nie wchodzi. Zgaduję, że nawet może jesteśmy nawet na dobrej pozycji, jeżeli chodzi o... jak to powiedzieć, jeżeli chodzi o armię,
Ale po prostu tego nie zauważyłem. Tak, już nie mamy żadnych minusów do armii. Weźmy sobie to. Teraz robię tylko to dlatego, że po prostu uznają, że to jest ważne dla mnie. A tak naprawdę to nie ma zbytnio znaczenia. Dobra. Mam więcej fabryk. Myślałem, że resztę to wyślemy tylko na produkcję artylerii. A co tutaj jest? Te rzeczy możemy pousuwać. Jakoś nie czuję, żeby to nawet mi jakoś przeszkadzało. Po prostu usuwam to i tyle. Musi mieć broń. Co może być trudne w obecnej sytuacji. I tak. Tutaj trochę się wkurzyli na nas. Tak, możemy usunąć z RODOS nieco ich autonomii. I pytanie jest takie, czy w obecnej fazie wojny w ogóle, czy coś może się nam udać. Zwiększmy sobie tutaj w takim razie więcej tych ataków. Może to nam pomoże. Tutaj część niby ładnie wygląda, tylko że część też nie za pięknie. Bułgaria strasznie dużo straciła ludzi. Już prawie całe drzewko zrobiliśmy tych doktryn. Więcej tego. Chyba musimy kupić jednak tutaj broń. Bo tego na razie jest najmniej. Aha, czyli możemy przynosić Ormian? Albo nie. Dobra, na razie sobie sprawdźmy, co to jest. Możemy ich usunąć albo zintegrować. Tutaj exchange. Incorporate, czy to nie jest ważne, co tutaj zrobimy? Chyba to sobie na razie weźmiemy. Okej, tutaj Józef umarł. Żeby posuwać z tych regionów nieco Greków. Na nasze nieszczęście w ogóle ciągle atakowaliśmy przez rzekę i to jest najgorsze. Ale nie wiem, skąd oni mają ciągle tyle broni. Możemy spróbować, nie wiem, odepchnąć ich. Może to nam coś da. W niektórych miejscach mamy niby zielone. Ale zobaczymy. Pousuwajmy. W takim razie. No tak wygląda obecna rozgrywka, że na froncie nic się nie dzieje, a reszta świata to też nic się nie dzieje. Nic, dosłownie nic się nie dzieje na całym świecie. Jak to wygląda? Dobrze, że kupiłem karabiny, bo tego mamy problem. Dobra, wreszcie atakujemy Bułgarię. Może to się nam jakoś odbije. Na razie tym się zajmijmy. W głównej mierze po prostu usuwam Greków. Tak, usuwam Greków i to wszystko. Nic więcej. A Kreta to w ogóle nic nie robi, ponieważ nie ma żadnej floty, która mogłaby coś zrobić, nam przeszkodzić.
Pokazuje, że możemy coś zrobić. Możemy tutaj dalej Chrome rozwijać. Okej, możemy dalej usunąć tutaj negatywne modifiery. Dobra, jak to już będzie mieć, to powinniśmy mieć lepszą sytuację. Na razie sobie tutaj dalej... Okej, Serbia już się poddała. Wreszcie. Cały odcinek polegał na tym, że mieliśmy w sumie łatwo się zaatakować Serbię, a skończyło się na tym, że nic się nam nie udało. Dobra. Tych... Możemy w sumie wysłać tą artylerię na razie, żeby AI ją kontrolowało, bo nie czuję się, że teraz to coś bardziej pomoże. Dobra, i dosłownie możemy zrobić o tak. Przeszliśmy cały ich kraj. Wlaliśmy się do ich kraju. Tak, Serbię pokonywałem przez tam 25 minut, a Bułgarię wlałem się do kraju i to jest koniec. Okej. Więc tak, albo możemy to zrobić i... nie wiem, co to znaczy. Czy to oznacza, że po prostu oni wszyscy wracają? Oni resztę dostają to... Nie, co to? Co wy? Będziemy się martwić o to? Kto by się martwił? Zosłonie zostali pokonani w sekundę. Nice. Więc tak. Cała ich flota nasza. Boom. 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 Koniec. Tak. Wracamy na Bałkany. Chociaż byliśmy już na Bałkanach, ale okej. Więc oprócz tego, że mamy mnóstwo teraz decyzji, to nic więcej. Tak, mamy mnóstwo decyzji. Więc jeżeli chodzi o resztę, to... Najwięcej, co możemy teraz osiągnąć, to jakbyśmy dołączyli do Antanty. Dosłownie. Ta część drzewka nic nam nie da. A jakbyśmy dołączyli do Antanty... O! To mamy. Więc... W następnym odcinku zapewne dokończymy drzewko. Jak sami widzicie, większość jest zrobiona. Możemy na przykład to zrobić. Albo w sumie nie mamy już tego. Wow. W sumie mamy to, ale nie... Może to chodziło tylko o tą część z armią. Więc w następnej części na pewno coś porobimy z tym. To mi się nie podoba, ale wiecie, mamy zawsze rozwiązania na tą okazję. Więc był z wami Trehol. Popatrzyłem się na to i takie... Dlaczego tutaj jest jakiś symbol, właśnie uwaga, zagrożenie biochemiczne? To jest jakieś inne logo, dobra. Więc był z wami Trehol w Harzone 4 na modkacji The Great War Redux jako Imperium Osmańskie. No to cześć!